w wielkim mieście mnóstwo gości dzisiaj i już z nami następny, tym razem w Warszawie, Robert Stępowski, ekspert do spraw marketingu miejsc i regionów. Pan jest chyba w Polsce jednym z pierwszych ekspertów, którzy się tym zajmowali. I tak mam wrażenie z tego, co obserwuję Pana działalność w internecie, ze śladów, które Pan zostawia po tym, co Pan opublikował na ten temat i zróżu Pana działań, że poświęca Pan temu bardzo dużo czasu, dużą część swojego życia. Ale chyba nawet za dużą. Rzeczywiście poświęcam bardzo dużo czasu, szczególnie obserwowaniu tego, co się dzieje w Polsce w marketingu miast i regionów. Jeżdżę na konferencje, piszę książki, artykuły, wypowiadam się. Tak naprawdę staram się przede wszystkim edukować samorządy, bo z tym jest najgorzej. A to dlatego, że w samorządach, po pierwsze, jeśli mówimy o marketingu, to jest to bardzo skomplikowany produkt. To nie jest zwykły produkt z obszaru FMCG, tak, czyli produkt łatwo zbywalny, gdzie one generalnie są dość podobne do siebie i wielkiej filozofii różnicy między jednym jogurtem a drugim nie znajdziemy, tak? Natomiast jeszcze tutaj dochodzi polityka, tak? Bo samorządy co prawda mówią, są niezależne, ale mimo wszystko, czy wchodzi w grę tutaj duża polityka i duże partie, czy też tylko jakieś ugrupowania samorządowe, to zawsze ten pierwiastek polityczny jest i chociażby jak dzisiaj było mówione o tym, że prezydent podejmuje decyzję o tym, czy dane logo się podoba mu, czy nie, no to często jest to właśnie też pierwiastek polityczny, tak? Albo na przykład trzeba później jeszcze konsultować to z radnymi, gdzie większość radnych nie ma nic wspólnego, ani z marketingiem, ani z designem, i po prostu wybierają, bo właśnie jest to drzewko, listek, rzeka, jezioro, tak, kolor im się podoba lub nie. I dlatego później mamy takie różne koszmarki, niestety, jeśli chodzi o same logotypy. Czy coś się zmienia od czasu, kiedy Pan zaczął się zajmować tym? Czy coś się zmieniło? Pan mówi, że Pan stara się edukować samorządy, czy to przynosi jakiś efekt? O, dzięki pomalutku tak, ale są to naprawdę tak malutkie kroczki, że praktycznie niezauważalne, ale tak, bo oczywiście tutaj dzisiaj była rozmowa z panem Łukaszem Goździorem z Poznania, no i właśnie chyba gdzieś na przełomie 2008-2009 roku pojawiła się ta marka, nowa marka Poznań Miasto Know How. Można tutaj wymieniać dużo miast, dzisiaj było wymienionych tych dużo pozytywnych przykładów, ale i Szczecin, i Lublin, i województwo lubelskie, i województwo śląskie, teraz pomalutku właśnie Łódź, także, ale niestety są to też cały czas te największe ośrodki miejskie w naszym kraju, a im niżej schodzimy do mniejszych miast, tym mamy większe problemy. Jeden z takich ostatnich głośnych to chyba kwestia logotypu miasta Elbląg, tam była wielka burza, 2 miesiące temu chyba pojawił się logotyp i to jest właśnie ten problem, że my cały czas utożsamiamy marketing terytorialny przez pryzmat promocji, a całą tą promocję sprowadzamy często tylko do logotypu i do hasła. I właśnie w Elblągu była taka sytuacja, że rzeczywiście ogłoszono nową strategię promocji, podkreślam, nie marki, takich strategii jest w Polsce bardzo mało, i pokazano od razu logotyp i powiedziano, że za wszystko zapłacono około 130 000 złotych. I wtedy rzeczywiście opinia publiczna, lokalne media powiedziały, tyle pieniędzy wydano na logo, które nam się w ogóle nie podoba. I sprowadzono całą dyskusję do logotypu. Pewnie dobrze, bo być może teraz zacznie się mówić, po co się robi tą strategię, że chce się ją wdrażać i dopiero do tego dokładać też ten element wizerunkowy, a nie odwrotnie. A my cały czas promocję, to robimy sobie logo i nic dalej. Jak należy, żeby to dobrze działało, zacząć tę pracę? Jak zaplanować tę strategię na lata? Po pierwsze, rzeczywiście ważne jest zrozumienie. Ja w mojej książce we wstępie napisałem taki bardzo osobisty wstęp o tym, że chciałbym żyć w takim mieście, które ja po prostu czuję, tak? Że otwieram okno, wychodzę na balkon, oddycham pełną piersią tego miasta, dopóki tego mieszkańcy, a na początek oczywiście włodarze, osoby pracujące w Urzędzie Miasta nie będą czuły, jaka ma być ta marka i ta marka nie będzie w ich głowie, z tyłu głowy, to oczywiście niczego się nie da zrobić. Ja pochodzę z Rawy Mazowieckiej, też mieszkam tutaj w Warszawie i tam niedawno powstała strategia 1,5 roku temu. Jak rozmawiam z mieszkańcami, nikt nie wie, o co chodzi, czyli nikt tego nie czuje, dopóki mieszkańcy nie poczują, nie ma możliwości, żeby ściągnąć turystów, inwestorów i żeby oni zrozumieli. Czyli trzeba rozmawiać z ludźmi, tak? Muszą być konsultacje, później dopiero w efekcie tego musi powstać strategia. Ta strategia nie może być czymś, co powstało nie wiadomo skąd, przyjechała agencja i ta agencja napisała strategię. Muszą być te konsultacje, dopiero na tej bazie można budować strategię, a później cały czas trzeba przekonywać i lokalne właśnie media, i mieszkańców, po co to robimy. A niestety większość strategii w naszym kraju to są tak zwane strategie pułkowniki, które zostały napisane, bo na przykład na tej podstawie można łatwiej pozyskać środki unijne na kolejną kampanię, natomiast nikt ich nie wdraża. One po prostu stoją, znam takie przykłady śmieszne, że samorządy dzwonią do agencji, które pisały strategię i pytają: słuchajcie, wy nie macie przypadkiem kopii, bo nasza gdzieś zaginęła. No jeśli zaginęła, to znaczy, że nikt do tej pory nie korzystał. Albo z badań, które niedawno zostały opublikowane, te badania były przeprowadzone wśród dyrektorów, naczelników wydziałów promocji między innymi i z nich wynika, że duża część tych osób nie wie, czy w mieście jest taki dokument jak strategia. No więc jeśli dyrektor nie wie, czy pracuje według tej strategii, czy nie, no to mamy problem. Oczywiście oni tłumaczyli, że od niedawna są. Ja przypuszczam, że nawet ci, którzy są od niedawna na tych swoich stanowiskach, wcale nie są tak od niedawna, bo są prawdopodobnie od wyborów albo tuż po wyborach samorządowych, a od tych minęły już 2 lata. Więc jeśli przez 2 lata nie wiemy, na podstawie tego dokumentu pracujemy, to nie jesteśmy w stanie rzeczywiście strukturalnie tej strategii realizować. A kolejne, jeśli można tylko jedno zdanie, to jest to, że rzeczywiście samorządy nie mają odpowiedniej wiedzy w zakresie brandingu, marketingu, promocji. Natomiast część niestety uważa, że skoro są urzędnikami, skoro są prezydentami, burmistrzami, to wraz z wyborem czy też z tym stanowiskiem spływa na nich wszelaka wiedza i nie korzystają już z agencji doradczych, za którą słyszą, że potrzebna jest strategia, logo, kampania, to po prostu zatrudniają agencję, która im zrobi to i to. Natomiast nie jest to spójne i nie mają doradców jak wiele komercyjnych firm, które po prostu korzysta z osób, które znają się, podpowiadają, jak to przeprowadzić, a dopiero później poszczególne agencje realizują te wycinki związane z marketingiem. A tutaj, jeśli chcemy zrobić kampanię, to albo nam ją robi dom mediowy, który po prostu kupuje media i zamawia u kogoś kreację, albo ktoś, kto ma nośniki reklamowe, po prostu robi wszystko. No i niestety ostatnio doszło do tego, że aktualnie realizowana kampania jest pan na billboardach, który, jak sprawdzili dziennikarze jednej z lokalnych gazet, niestety niedawno reklamował serwis randkowy, a teraz reklamuje to województwo, bo o województwo chodzi. Więc dochodzi do takiej sytuacji, no ale to pewnie dlatego, że zleca się być może nieodpowiednim firmom, a jeśli odpowiednim firmom, to ktoś tego wcześniej po prostu nie sprawdził. Teraz jest, że my nie wiedzieliśmy, że my nie możemy. No. Przekaz jest zupełnie inny prawdopodobnie niż miał być. Więc jeśli miasta albo sami urzędnicy nie będą mieli odpowiedniej wiedzy, no to powinni zacząć korzystać z konsultacji po prostu osób, które się na tym znają, czy też agencji. Natomiast na razie jest to po prostu zamawianie u tego to i później przekaz jest bardzo niespójny. I wydaje mi się, że jesteśmy w tych różnych polskich miastach w dosyć trudnej sytuacji, o wiele trudniejszej niż inne miasta europejskie, które na przykład pojawiają się w filmach, które są już sprawdzone, jeśli chodzi o atrakcyjność turystyczną. W związku z tym, tym bardziej należałoby dbać o to wszystko, o czym Pan mówi. Należałoby, tylko jeśli chodzi o zagraniczne dobre przykłady, to też zdarza się czasami, niestety, na szczęście coraz rzadziej, że samorządowcy, kiedy mi się mówi o zagranicznych przykładach, to potrafią nawet wyjść z sali, mówiąc, że ale my nie chcemy słuchać o Londynie, Amsterdamie, to są tak duże miasta i tak odległe, oni mają zupełnie inne warunki, mówcie nam o nas. No, jeśli przyrównujemy gminę do gminy, no to naprawdę te przykłady są w Polsce na palcach u 2 rąk, można wymienić miasta, te duże, które realizują, kilka zrealizowało dobrych kampanii, czy też, tak jak Poznań właśnie bardzo konsekwentnie buduje swoją markę, ale tutaj też jest ważne, kto jest właśnie liderem. Tam po prostu prezydent wie, o czym mówi i z drugiej strony swoim merytorycznym pracownikom, czyli właśnie dyrektorowi Goździorowi, pozwala na bardzo dużo. W innych samorządach jest tak, że prezydent, burmistrz wie niewiele, natomiast każdy projekt, nawet billboardu, ulotki, musi zobaczyć i mówi: nie podoba mi się, więc no, praca nawet agencji czy też tego merytorycznego pracownika może wyrzucić do kosza, no bo szef mówi, szef ma rację i tego się trzeba trzymać. Dużo zależy też od nas, od mieszkańców miast, od tego, co my sami o nich mówimy. Pan realizuje taką prywatną kampanię kochamrawę.pl, taki serwis pan założył i zachęcamy mieszkańców innych miast, z którymi czują się związani, które kochają, żeby, jeśli nie mogą liczyć na urzędników, żeby sami promowali własne miasta, bo to mi się wydaje ważne. Mieszkańcy są najlepszymi ambasadorami, tak? Jeśli mieszkańcy nie będą czuli marki swojej miejscowości, to naprawdę niczego nie zbudujemy, bo ten produkt po prostu będzie bardzo kiepski, nieprawdziwy, nikt w ten przekaz nie uwierzy. Robert Stępowski, ekspert do spraw marketingu miejsc, był naszym gościem. Dziękuję. I ja dziękuję i musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję Hani Szcześniak. Iłanka Kunewa zrealizowała audycję. Dziękuję i do usłyszenia w audycji.